Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie w Shim, gdzie kontynuujemy naszą przygodę, ale dzisiaj zaczniemy nietypowo od znalezienia tych dwóch znajdzie, gdyż dostałem od was tutaj sugestie, moje dzieciaki też bacznie przyglądały się i udało się namierzyć, więc ja wam tu zaprezentuję, gdzie finalnie udało nam się znaleźć te dwa brakujące elementy, bo wiecie, że jak ja lubię min-maxować gry, więc jak najbardziej tutaj mamy, cofamy się aż do miejsca, gdzie miało być dwa, czyli plac zabaw. Więc zaczynamy ten odcinek i chyba mniej więcej już wiem, gdzie tego szukać. Zgodnie z waszymi podpowiedziami, zgodnie z tym, co moje dzieciaki tutaj sugerowały, słuchajcie, mniej więcej wiem. I o dziwo ja tego łatwo sposób nie znalazłem. Podobno jest to łatwe do znalezienia, ale no cóż, czasami bywa tak, że coś bardzo łatwe do znalezienia jest najtrudniej do szybkiego wychwycenia. Więc tutaj szybko przechodzimy w tą lokację i podobno skoro tutaj kolega nasz, jeden ze Shimów był, to znaczy ten obiekt jest gdzieś właśnie tutaj. Trzeba być bacznie uważnym, bo tutaj nasz kolega właśnie w tym miejscu skacze. I tutaj mam się w tych okolicach rozglądać. Tutaj była sugestia, żebym właśnie tutaj przeglądał te rzeczy. I chyba wiecie co, widzę. Tylko jak tam się dostać? Chodzi o ten element tutaj, widzicie. Tu on się znajduje. Tylko właśnie, jak ja mam tam dobiec? To jest wyzwanie. Mówicie, że użyć tych dzieciaków? Albo właściwie, wiecie co? Może spróbujemy jeszcze inaczej. Oczywiście może z tym dzieciakiem jakoś pobiegniemy? No nie, to jest zdecydowanie za daleko. Tak nie może być. No to jest obiekt, który... Tu przez siatkę nie przeskoczę. To jest bardzo ciężkie do złapania. Jak się mam dostać? Chyba, że... Słuchajcie. Znowu akcja z parasolem. Teraz mamy akcję z konikiem na biegunach. Tylko nie w tym kierunku mnie wybija, co bym chciał. Więc teraz się tu muszę ustawić. I mamy to. Już wiem, jak się tam dostać. Nie przypuszczałem, przyznaję. Nie przypuszczałem, że tutaj będę mógł z tego skorzystać. Aha, tylko nie w tym kierunku znowu teraz. Może muszę w całkowicie innym kierunku się odbić. Spróbujemy. I ognia! A no właśnie, tylko trzeba dobrze trafić. To jest akcja, że trzeba dobrze trafić, żeby się tam dostać. Więc spróbujemy. Tak. Tylko... Tak. A nie, to jest w tą stronę zupełnie. Kurczę, jest ten achievement za znalezienie wszystkich Shimów. I bardzo mi na nim zależy. To jest takie typowe. Pode mnie, szukanie wszelkich znajdziek. A, no coś nie bardzo mi to idzie. I zastanawiam się, czy to mogę tutaj może. Oj, kurczę, tak było blisko. Jest chyba szansa bardziej z tego, powiem wam szczerze. O, no, kurczę. To może bardziej tym. Ale już wiem, jak to strzelić. Oj, ja, już mnie miały. Już mnie dzieciaki przechwyciły na lewicie, niestety. O, no i powiem wam szczerze, chyba trzeba tam dobrze trafić po prostu w ich cień. Czekaj, ognia! No nie mogę. No jest to wyzwanie. Jest to ciekawe wyzwanie. O, teraz znowu mi pobiegł za szybko. Ale ja po prostu, ja wiem, dla niektórych może być to nudne, co ja właśnie robię. Oj, tam uciekłem. Ale ja lubię takie, przyznaję, wyzwania. Lubię, bardziej wolę takie wyzwania, niżeli wyzwanie ze znikającym cieniem, które mieliśmy epizod albo dwa epizody temu, gdzie tam naprawdę było to wymagające. No teraz znowu w złym kierunku, bo tutaj wszystko zależy od naszych umiejętności, a tam był typowo timing. No i to jest właśnie to, że trzeba faktycznie dobrze to utrafić. O! Aj! No i byłem! Byłem przecież, byłem, tylko przeleciałem. Przeleciałem, słuchajcie. A, jestem! Udało się i mamy to. Koszyk piknikowy, więc finalnie mamy to. Dwie znaczki zrobione, więc możemy wrócić do menu. Mamy zaliczone, prawda? Więc jeżeli tu wejdziemy, to zobaczymy, że są dwie znaczki. A teraz, słuchajcie, lecimy do miejsca, gdzie bardzo mi się spodobała ta lokacja, bo pociągi w ogóle, to jest mój konik. Bardzo też mi się podoba lokacja z golfem, chciałaby kiedyś potrenować to strzelanie, ale tutaj jeden, słuchajcie, jeden obiekt, tutaj też daliście mi podpowiedź, że je tu muszę po prostu dobrze timingować. I zaraz zobaczymy, czy to znowu jest misja na czas, czy to jest znowu misja na zasadzie zrób to jak najszybciej, bo jak nie, to będzie słabo. Czyli jak dzieci widzę biegnące, no to ja po prostu się staram, tak?
najszybciej tutaj tej lokacji dobiec. Skoro to czas się liczy, no to ja pędzę. Tutaj, szybko tu. Szybko tu. Szybko tu. Samo tu. No, kurczę, dawaj. Biegiem, 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 biegiem. No, dawaj, dawaj, dawaj. Rozumiem, że... tych ludzi mam, wskoczyłem. No tak, tu jest nasz finał. Tutaj ten chłopak, który macha do nas. A tutaj mamy jeszcze, patrzcie, tutaj mamy jeszcze możliwości. No i właśnie tutaj jest, kurczę, walizka. No i wiele wyjaśnię. O wiele więcej wyjaśnię i patrzcie, tu jest mega duży obszar, kurczę. Nie spodziewałem się, że aż tutaj, jeszcze tutaj pewnie mogę go wyjść. Super, mega, słuchajcie, no ale najważniejsze. Najważniejsze mamy, więc teraz możemy kontynuować naszą przygodę. Oczywiście już zgodnie z fabułą, więc gramy, przechodzimy do miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy, bo wszystko poza tym mamy fajnie ogarnięte. Mamy wszystkie znajdźki i tu jest 408 mapa, lokacja, jak zwał, tak zwał. No idzie kolega. I zobaczymy, gdzie nas ta historia finalnie doprowadzi. Więc mamy troszkę wstępu. O! What? What? W swój cień, Antonie? No to ratujmy go. Nie ma tam, to jest, są jakieś znaczki? Nie ma. Rozumiem, że mamy jeszcze do niego dojść. Dawaj, dawaj. Ty, oddawaj go. Oddawaj go. No i co teraz? What? Gdzie my spadliśmy? Halo? Hej? Rozumiem, że... aha, tu są jakieś... mam szukać tych punktów świetnych. Wow. Wow. Okej. Okay. Tu jest rower, jakieś meble. Okej, okay, jest on. Dobra, mamy go. Ale co, we własny cień wpadł? What? O co chodzi? Halo, tutaj, jesteśmy tu. No, w końcu nas widzi? Chyba tak. Chyba tak. No, siema. Tak, to ja. Oj tak, okej, teraz będzie szedł za nami. Musimy go chyba doprowadzić do przejścia. No, hop. No właśnie, hop. I hop. No, fajne, słuchajcie, w końcu jest jakaś interakcja z naszym przyjacielem. Z naszym człowiekiem. O kurczę, no to tego się nie spodziewałam. Ja też nie. O, jest rowerek, okej. To się coraz bardziej interesująco. No. No, dzień dobry i mamy sobie, wracamy. Będziemy jechać rowerkiem. Okej, gdzie mam jechać? Mogę się wrócić w to miejsce? Mogę, dobra, ale raczej nie o to chodzi. Ten korzysta z opcji. Okej, okay, dojeżdżamy do jakiegoś punktu. Halo, tu. O, zawsze. A czy my musimy... czekajcie, bo tutaj... okej, okay, teraz. Czy on jakby nie mógł skręcić tam? Ale czy ja muszę to, przeskoczyć? Okej, okay. Aha, tu jest jego była. Prawdopodobnie. What? Tak, jest, dobra. Mamy to. No, chodź, 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 chodź. Pędzimy, pędzimy. I od początku całą historię robimy, tylko jako jego wspomnienie. Można tak to ująć. No. A już jest sam. Dobra. Czy nadal się tutaj w tej kwestii nic nie zmienia? Dajesz, gościu. No. Dajesz, dajesz, bo nie chcę cię już zgubić. Co to, to nie. Już nie na tym etapie. Dobra, lecimy tu. Dobrze, dobrze. Co, ja mam teraz skakać nad tym? No. Tu jest jakaś droga. Tylko nie wiem, czy powiem iść do światła. Kierunek światła. Dobra, no ja powiem wam szczerze, ciekawie. Teraz co? Dalej. Okej. Okay. Zrobiło się bardzo interesująco. No i szef. Aha. Szef mu podziękował pewnie. No cóż mogę, gościu, zrobić jednym słowem.
tak? Nie nadajesz się do tej fachy. Ja super, dałbym ci serce, no ale wiesz, takie czasy. Ciężki klimat. No, a teraz się, wynocha z biura. No właśnie. I znowu jeszcze raz to przychodzimy. Nadal nie mogę nic sterować. Okej. Okay. Nie, a idź sobie. I wybuchło. No, ci wiadomo, nie przejmowanie się tym. No to dosuwamy dalej. I znowu znikający rower. Jest twój rower, gościu. Znaleźliśmy twój rower. Jej. Znowu jedziemy. Ej, ale ja nie mogę się ruszyć. Nie odjeżdżaj nas. To ma być. Nie podoba mi się to, że zaczął znowu samodzielnie myśleć. Nie, jednak nie. Dobra, przeskaczamy tutaj. Hopa. Hopa. No chodź, chodź. Oj, powolny jest. Hop. Uuu, ile drzwi. Drzwi, czyli wybór. Prawdopodobnie można to powiedzieć. On przychodzi przez jakieś drzwi. Które drzwi wybrać? Wyprowadzka. Prawdopodobnie przeprowadzka. I nadal nic nie mogę zrobić. Ja tylko oczami kręcę. Okej, spoko. Mogę tylko tutaj działać, ale to ciekawe, słuchajcie. Ciekawie. Okej, no ci przychodzi przez te drzwi, dobra. Tak obstałem, że przyjdzie przez te drzwi. Jest nowa ścieżka, tak. No i zniknął nam z horyzontu, a my nie wiemy gdzie. I jest problem. O! Wydostał się. O, ciekawe, słuchajcie, powiem wam. Ciekawe, ale patrzcie, że w zupełnie innych barwach jest teraz. Pozytywne nastawienie, tak, jest. Zmotywowany. No i brawo dla ciebie. No i znowu podążamy za nim gdzieś. Teraz do samochodu. To już jesteśmy na miejscu. Pozytywnie nastawiony, widać zupełnie inne barwy. Pasują. Teraz pędzi. Kurczę, znowu będzie teraz pędził. A my też mamy kawał drogi znowu do pokonania. Ojej. I trzy znajdźki. Wow, tego jeszcze nie było. Trzy znajdźki do znalezienia. Trzy? Tak, były. Tak? Nie, było do trzech. To się nie przypomina mi nic takiego. No to przejdziemy na razie standardowo inną trasą, szukając znajdziek. Widzicie, ja to uwielbiam się wałęsać po lokacjach tam, gdzie nie powinienem. Nie ma tu nic oczywiście, standardowo. Idziemy teraz w drugą stronę. Teraz jak to wrócić? O. No, to już taki poziom. Poziom załamania, poziom przemyśleń u niego, tak się wskoczyło to. O, jedziemy. Jezda. O, wyrzucił mnie. Czyli finalnie nic po tej stronie nie ma. Jaki samochód jechał, to bym się podrzucił w drugą stronę. Tidit. O, jedzie coś? Nie, wyrzuca mnie tu. Wyrzuc. Bo chciałem się tam dostać, w drugą stronę. O, tam. No i nie ma nic, jakiegoś pojazdu. O, jest. Jestem! Yeah! Dostałem się. Na skróty. A tam się nie dostanę, to już widzę. Dobra, lecimy tu. Tu. Oj, zaciąłem, nie! Znowu mnie tu przerzuciło poważnie. Bez sensu. Dobra, goście, podrzucić nas. Mam się gdzieś tam hen dostać, dobra. Rozumiem, że idziemy tutaj za nim. Na razie nie widzę obiektów. Żadnych, które by mi się wydawały interesujące. Chciałem tylko sprawdzić, czy się mogę wystrzelić w innym kierunku jeszcze. Dobra. Teraz już nie mogę puścić tego. Muszę mieć kamerę ustawioną, ja wiem.
I do cienia. Opa. Fajnie, fajnie. Tu do kulki, do kulki, do kulki. Mamy to. Aha, i tu czekają na światło. Rozumiem, że ja mam im to światło puścić. No dobrze. Ale ja na razie tego nie zrobię. I co mi zrobicie? Bo chcę pójść tam. Czekam na samochody. Zeskoczę z pojazdu, żeby tu jechał, żeby wskoczyć tam dalej. Ej, jest, udało się. Ach. Jeżdżę jak szalone. Okej, tu, aha, nas prowadzą tutaj, a ja chcę tu właśnie, w tym kierunku. A że tu nie zmieniłem światła, to tu mam ładną ścieżkę, żeby sobie pospacerować. Ja na przykład chcę coś pozwiedzać. A nuż coś znajdę fajnego. O proszę. No i mamy to. Coś tu jest. O, ominąłem. Pierwszy element znaleziony. Szukamy pozostałych. Więc ciekawie to będzie wyglądało. A jak wskoczy do wody? Chlups. Na bombę, wskocz do wody 50 razy. O, jak fajnie zaliczyło. O, ile ludu. Ile ludzi tutaj. Nie opłacało się. A ja chcę w inne miejsce. Niech, nudne. O, z tymi pojedziemy. Jej! Poleciał. Teraz muszę iść. A, tu mi każą. Takiego. Trzy. Dobrze, tylko tu chciałem doskoczyć do tego. Nie bardzo mi pozwalają. O! Dobra, tu się pokręcę, popatrzę. Mhm. A raczej nie, bo tam cień jest, cały czas ciemność. Okej, tu nie ma. Zdecydowanie wstać. Okej. Tiri, samochodami jedziemy. Może gdzieś tam dalej, ale ja tutaj chcę się pokręcić. O! O! Fajnie, że kaszkę tylko chciałem się tu dostać, do tego. Czy słusznie, albo nie słusznie. Idziemy za kaczkami. Kaczki według mnie coś oznaczają. O, hihi, idziemy. Kaczka mama nas gdzieś doprowadzi, na pewno. Ja i nam każą iść tą lokację. Kawał drogi. O, jest obiekt, dobra, to już mamy jeden. A, chcemy. Kaczą mamy oczywiście. Sądzę, że się uda. Kaczuszki ładnie. A nie, pomyślane. A wydaje mi się, że drugi obieg właśnie kaczki nam pokażą, gdzie są. Bo one skoczą do wody i tam w wodzie coś będzie. Jestem o tym przekonany. Na razie ich trzymamy. No. Myślisz? Jednak nam każą tu iść. A, byłoby interesujące. Tu jest jeden obiekt, widzę przy śmietniku, to jest okej. Okej, nic mi tu nie daje. Czy tu pokręcę? Lecimy. O, przyznaję. O, myślałem, że już nasz przyjaciel. Ale nie.
No i finalnie jest, są to duże obszary. O! But! Czyli jednak! Było coś! Czyli dobrze, że interakcję odpaliłem. No to już wiemy, że trzeba teraz iść w wiadomym celu. I wiemy, gdzie jest ostatni cel. Tak jest, ostatni obiekt. Ale powiem wam, no czysta przypadek, typu, a nacisnę sobie, zobacz co gościu zrobi. I proszę, zadziałało. A tak, skarb. Tak, pamiętam, zgadza się, masz słuszność. Ty, Robo. Czemu źli? Nie, bo słyszałem, że źli ludzie. Więc tak. I mamy, dobra, miejscówkę. Okej, okay, on czy. A, będzie sobie kupował rower? Mhm. Aha, nie, coś jeszcze. Będzie skakał w klasę. O! Nie, oczywiście, radość mu wraca. No i dobrze. Tylko jeszcze tego cienia swojego brakuje. Kumpla. Już blisko, blisko jesteśmy. Bo warto robić tą interakcję mnie wszystko. No i mamy kolegę. A już widzę twoje, oczka. Kanapa, proszę bardzo. Wiesz co, obstałem, że była już wyrzucona śmieci, a tutaj, o, już jest kanapa, jest. No to teraz ścigamy. Ciach, 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 ciach. Super, pędź, pędź, tylko gdzie go wywiało? No to jest dobre pytanie, ale nadal tego nie wiemy, więc póki co podążamy na skuterku do dalszych lokacji. I proszę bardzo, i mam kolejną. Uuu, ładne miasteczko. Fajne drzwi. Dobra, i co teraz mamy na horyzoncie? Znowu dużo lokacji. Oj, znowu. Ale jedna znajdźka. Ciekawe. To już skoro jedna. Ja poczekam, standardowo pojadę w drugą stronę. No nie, daleko nie dojechałem. Daleko mi nie pozwolili. Że jest wąsko, to teraz wszystko widzimy. Nie, nie na razie. Właśnie chciałem sprawdzić. Co chodzi? Teraz będę chyba klikał wszystko, co się, co jest na mapce. Widzisz? O, mogę, faktycznie. Masz słuszność, no jest dobrze. Czy coś cokolwiek tu jest do znalezienia? No nie bardzo. Nic tu nie widać. O, rzuciło nas, ciekawe. Chwilowo nic. Mamy jeszcze kawałek drogi przed sobą. Szukamy, szukamy. Nie poddajemy się. Przyznaję chociaż, że łatwiej by było nam znajdywać te obiekty, gdybym nasz kolega Shim był bardziej widoczny. Albo po prostu w drodze do obiektu on się pojawiał, czyli nam by podpowiadało, ok, jestem na dobrej drodze. To jest dobry kierunek drogi. Tak, ale mimo wszystko widzisz, znalazłaś koszyk, gdzie nawet się nie wybierałaś tam, albo buta. Buta znalazłaś, a nawet nie widziałeś, że tam... Tak, właśnie widzę. A tam nawet finalnie nie było ten, nie widziałeś, że jest Shim inny. Więc gdybym nie przez przypadek kliknąć tego, że... O! Intrygujące. Więc chyba raczej nie. Gdyby nie przypadek, czysty przypadek, to byśmy finalnie nie znaleźli tego obiektu. O, widzisz, tu na przykład widzimy go i już wiemy, że w tej okolicy musimy znaleźć to coś.
nam każą iść w tamtym kierunku. Po drodze nic nie widzimy, więc obstawiam, że trzeba no właśnie skręcić w innym kierunku. Choć tutaj de facto raczej nic nie ma. No i właśnie, i jest problem, bo teraz nawet nie mogę wrócić. O, okej. Okay. Jeżeli on jest tu, to znaczy, że gdzieś tu, obstawiam, że w wodzie, jest obiekt, którego szukamy. No i mamy. Zgadnijcie, co to? Proszę cię, na wodzie, kilof. Ale też na k. Kotwica. No i mamy to, słuchajcie. I właśnie, i to mi się podoba, czyli widzimy Shima, który mówi nam, ok, słuchaj, w tym miejscu gdzieś poszukaj obiektu, bo ja właśnie go potrzebuję. Tylko teraz tak, jak się stąd wydostać? Aha, tak po prostu. Można też. Tak. Można. Ok, doszliśmy. Czyżby jednak do straży poszedł? A nie, szkoła zawodów to jest. Nowy zawód będzie sobie ganiał. Okej. Czyli tutaj jest nowa historia. Okej. Czyli on będzie się szkolił na kogoś nowego. Wstałem, że będzie strażakiem. A wy jak? Policjant? Myślisz? O, co ty, skąd widziałaś? Skazywałam. Ha, ha, no widzicie? Ale intuicja. Tam było wrogu. Gdzie wrogu jest policjant? Tam, gdzie tam, jak była taka. No. Tak, ale tam był też kucharz, strażak. No nie spodziewałem, że tak intuicja tutaj zadziała. Kurczę. Nieźle. No naprawdę. Jestem pełen pod, jestem pod wrażeniem. A teraz widzę, asety jest skopiowany. Dobra, i znowu jeden. A no były. A my tradycyjnie idziemy. Nie pójdziemy. Idziemy tradycyjnie w tym kierunku. Poskaczamy sobie tu, poszukamy obiektów. Tak, tylko na razie nie jest to naszym celem. Nasz priorytet teraz to znalezienie skarbu. O. Jedna. Nie. Kawał drogi. Każdy nam skakać. Jedna, no. Mamy tu i jeszcze tu i jeszcze tu. Nie. Znowu. Czekam. Albo nie. Raz poczekam, bo tutaj nie doskoczę. Tu mam checkpoint. Tak, przygarnij kropkę, jak chcę. Tak, jest sam fontanny, są ludzie. Tak, jest dziecko biegące. Ja się rozglądam, czy gdzieś tutaj jest kumpel nasz. Na razie go nie widzę. Każę nam tam iść. Ja tu jeszcze pokręcę w tym kierunku. Mam wrażenie, że to nie jest wszystko. Tu mam drzewko. Tutaj byliśmy? Kiedy? Właśnie? O. Tu się wróciliśmy. A no faktycznie. O kurczę, ale koło zapętliłem. To jeszcze raz, szukam dalej. A, bym się dostrzelił, kurczę. Dobra, mi szota. Tędy, 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 tędy. Szukamy.
O, jest przedmiot. Aparat. Kamera. Nie będzie. Pyk. Aparat, kamera, jak zwał, tak zwał. I mamy jeden na jeden, więc... I teraz mamy się dostać do tego człowieka tu. Hop i hop. Skakujemy. Nie, to będzie posterunek policji tym razem. A nie... Ty to widziałaś, przyznaj się. Słuchajcie, mamy, jest strażnikiem, okazuje się, nie policjantem, tylko strażnikiem. I jest muzeum. Ona to widziała, ja wam mówię. I słuchajcie, mamy jeszcze jedną znajdźkę, więc jeszcze znajdziemy w tym epizodzie. Ja się domyślałam, że to jest tego budynku. Tak myślałaś? O kurczę. No ja tam nie wiem, może kogoś widziałaś, a nie u mnie. O. Tak więc widzicie, takie to rzeczy z nią, ona już wszystko wie. Zanim się znajdą te elementy, pewnie już wie, gdzie jest sekret ukryty. No, więc w sumie nie jest typowo policjantem, to jest bardziej strażnikiem. Ale to jest podobne, jakby nie było. Zobaczmy, że tutaj... O, kasem się bawimy. No co, szukamy. No są, właśnie są. Widzisz? A stąd nas wyrzuca. Człowieki, człowieki, chodź tam, człowieki. To z miłą chęcią. Miłą chęcią. O, jaki obiekt. Fajne! Fajne! Może? Zglądajcie się za sekretem, bo sekret jest do znalezienia. Przy tych... A nawet mi nie mów. W sklepie to było niefajne. O, jest nasz kolega. Idzie dalej. No... A my... O, tutaj jest, słuchajcie, szansa na wyjście. No, muzeum może być to do siebie mieć, że jednak jest duże. O kurczę, to będzie łażenie. Szukanie sekretu tutaj. A on się tu spaceruje, dobrze. Ale coś czuję, że mimo wszystko i tak mu ten zawód nie przypadnie do gustu. O, znalazłem. Znak ostrzegawczy. Jeha. Jerycho. Teraz idziemy do naszego kumpla. O, jaka łódź. Kotwica. A gdzieś tu, dobra. O. Boing, boing. Big jak pluszaki. Jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Tu. Dążamy. Wiecie co? O, gaśnica. A tu trzeba wejść. A, widzicie. Wiadomo, ty, z tyłu magazynu jakś poszedł. Że tu trzeba wskoczyć, tędy, tędy, tędy. O! Kurczę, daleko jeszcze.
Ale mamy tam, tu. I ostatnia lokacja, pyk, mamy to i jedziemy. I takim to akcentem kończymy nasze przygody w Shim w dzisiejszym epizodzie, bo przyznaję, zrobiło się już coraz ciekawiej, już jest zupełnie inne nastawienie naszego przyjaciela, naszego człowieka, a my, jak daleko dojdziemy, czas pokaże, ile nam się to zajmie. Natomiast jeżeli wam się te przygody spodobały dzisiejsze, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu i dzieciaki. Na razie, hej! Pa.